Cześć, witajcie. Dzisiaj garść szybkich newsów. Szybkich, szybkich, ponieważ najbardziej aktualny już jutro startuje. Mówię tutaj oczywiście o Starsi Scenie. Jeżeli się wciąż zastanawiacie, czy jest to gra dla Was, czy warto już w nią zainwestować swoje pieniądze, czy spełni Wasze wymagania pod względem technicznym. Od jutrzejszego dnia wejdźmy sobie na oficjalną stronę starci Cena, wydarzenia w tym tygodniu, i zjedźmy sobie na podsumowanie. Od czwartku, od 8 lutego, rozpoczynają się Free Fly, czyli no jak większość z Was zapewne wie, darmowe loty. Możliwość przetestowania StarCity cena, możliwość pogrania sobie bez inwestowania jakichś tam wielu monet. Także jeżeli się zastanawiacie, jeżeli wciąż nie, wie, nie wiecie, czy StarCity scen jest dla was, czy jest już grywalny. jutro będziecie mogli sobie wejść na oficjalną stronę, RSI dołączyć. I rozpocząć swój okres próbny. Jeżeli się nie mylę, będą one tylko do końca weekendu, także no dużo czasu nie ma. No ale jest to chyba wystarczająca ilość, tak, godzinek, które możemy spędzić w starcie scenie, żeby stwierdzić, czy chcemy wydać nasze pieniądze na tą grę, czy chcemy dać jej szansę, czy wciąż jeszcze chwilę poczekamy. Newsik drugi. Pojawił się w końcu update do No Man's Sky. A. Posłużę się tutaj materiałem profesora Sinicala, który no, trzyma tutaj bardzo mocno rękę na, pul na pulsie, jeśli chodzi o wszelkie update'y i tak dalej. W update'cie pojawiła się nowa ekspedycja 12 no, o nazwie Omega. Póki co jest to tylko i wyłącznie w eksperymentalu. Także jeżeli nie macie wersji eksperymentalnej No Man's Sky no, niestety jeszcze musimy chwilę poczekać. Podejrzewam, że kwestia tygodnia i wskoczy. Zresztą w ostatnich newsach, nie? O tym wspominałem, że powinno się coś narysować. Tutaj w tle też widzieliście nowy statek, który pojawi się wraz z tym update'em. A także tutaj za Synikalem jest terminal ekspedycji. Także w samej anomalii też zaszło trochę zmian. Na razie tylko tutaj wspomnę o tym informacyjnie, nie chcę zmieniać swojej wersji gry na eksperymentalną, pomimo, że nie jest to jakiś tam duży problem. Chcę pozostać przy oficjalnej. Jak wejdzie wersja oficjalna, omówimy sobie wszystko dokładnie. Teraz tylko taki szybki newsik na temat właśnie update'u, że jest na co czekać, że jest nowa ekspedycja, którą będziemy ogrywać, że jest nowy statek do zdobycia, na który z pewnością sobie zapolujemy. No i newsik trzeci. Wyszedł dość spory patch do Enshrouded. Lista zmian do łatki numer 1, także chłopaki jednak się nie opindalają. Jest nadzieja, że gra będzie rozwijana. To mnie strasznie cieszy, ponieważ wsiąkną w nią niemiłosiernie. Pozdrawiamy Flameborn. Oto nasza pierwsza duża aktualizacja do Enshrouded. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili problemy. Wasze wsparcie jest dla nas zarówno pomocne, jak i motywujące. Miło, właśnie, że słuchają tutaj graczy. Oglądałem materiał innego twórcy. Faktycznie dużo zgłoszonych problemów zostało tutaj poprawionych. Znana kwestia. Komunikat o błędzie za mało dostępnej pamięci systemowej przy uruchomieniu gry. Nie miałem takiej sytuacji. Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy komputer ma mniej niż 16GB pamięci RAM. Jest. Po to, aby cię ostrzec, że Twoje doświadczenia będą po... prawdopodobnie dość złe, yy, można go pominąć yy, dodając Disable Ramczek. No ale dobrze, myślę, że niewielu z nas tutaj chyba poniżej 16 już ma, nie? No choć z pewnością się trafią mi takie komputery, no ale no niestety technologia idzie do przodu i, i musimy za nią jakoś starać się nadążać. No ale dobra. Przejdźmy do samych zmian. Stabilność i wydajność. Faktycznie wspominałem o tym, że w niektórych miejscach klatki mi trochę spadają. Więc miło, że się tym zainteresowali. Naprawiono kilka rzadkich awarii. Naprawiono awarię, która mogła pojawić się na procesorach AMD podczas kompilacji shaderów. Poprawiono wydajność w różnych systemach gry. Dodano więcej komunikatów w pliku dziennika, aby poprawić monitorowanie stabilności. Komunikaty o błędach można teraz poprawnie odrzucać za pomocą kliknięć myszką. Tryb wieloosobowy i serwery. Naprawiono problem, który czasami uniemożliwiał pomyślne zalogowanie się do serwera dedykowanego. Faktycznie zdarzyło mi się to kilka razy. Postawiłem specjalnie serwer do unshrouded i miałem z tym problemy. Nie? Wyrzucało mi albo jakiś błąd albo jakiś kompletnie z tyłka jak inny serwer mi pokazywało, także mam nadzieję, że te problemy już się zakończą. Poprawiono obsługę komunikatów o błędach podczas próby dołączenia do hosta z niezgodną wersją. Preferencje treści społeczności z Steam są teraz obsługiwane dla listy serwerów w menu dołącz. Wykonanie. Poprawiono przypadki, w których na obiektach na świecie użyto zbyt niskiej rozdzielczości tekstur. Nie zwrócimy uwagi, ale no, jestem póki co w tą gierkę za, zapatrzony, także może tutaj wina leżeć po mojej stronie, nie? Świat gry. Licznik czasu resetowania zawartości w świecie gry został obniżony do 30 minut. Resetowanie nadal następuje tylko wtedy, gdy żaden gracz nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie części świata wymagającej resetowania. Co to znaczy? Najprawdopodobniej chodzi o to, że jeżeli przez pół godziny nie odwiedzimy jakiejś lokacji, zrespią się tam wrogowie. Wzespał się roślinki, surowce i tak dalej. Naprawiono błąd, który czasem powodował zablokowanie drzwi przy wejściu do początkowej lokacji skrytka żużlowa. Eee. Nie zdarzyło mi się. <laughs> Dodano kilka dodatkowych złóż, materiałów terenowych w kluczowych lokalizacjach. No, ludzie narzekali, że tych złóż jest dosyć mało, nie? Ale Moim zdaniem było jak najbardziej ok. Poprawiono widoczność węzłów bursztynu i dodano kilka lokalizacji w świecie gry, w których można znaleźć bursztyn. I ja, akurat na farcie, dosyć szybko trafiłem w jaskini, więc tutaj no, nie mogę się czepiać. Ale faktycznie mogło być to problematyczne. Poprawione rozrzucanie chwastów na wzgórzach nomadów. Nie pytajcie, Google to tłumaczył. E, dopracowano kilka interesujących miejsc dotyczących grafiki, lokalizacji, skrzyni i rozgrywki. Mam nadzieję, że luty nie zmienili, nie? bo to by oznaczało, że mój filmik o mieczykuś się pójdzie walić. Naprawiono kilka obszarów na świecie, w których ścieżka była blokowana przez brud. Też mi się nie zdarzyło. Poprawiono wygląd mgły przyziemnej i dodano więcej mgły przyziemnej do Rewelwood, do Revelwoodów. Wiecie co? Nie wiem. Wyglądało to nieźle, nie? Wydaje mi się, że, że było ok. Jeżeli jeszcze to poprawiono, to tylko lepiej. E... Przepis na grabie jest teraz poprawnie odblokowany. Wiem, że w oryginale to było rak. Nie wiem. Ja grabi do niczego nie potrzebowałem, ale może, może faktycznie są do czegoś potrzebne. E... Ja na nie nie trafiłem. Może po prostu miałem ten błąd. Pierwsza magiczna skrzynia do przechowywania jest teraz dostępna na wcześniejszym etapie wytwarzania. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź lokalnego kowala. No to to jest to o czym mówiłem, tak naprawdę pierwsza magiczna skrzynia, ta mała była dostępna dopiero po zdobyciu stolarza, nie? po odblokowaniu stolarza. Czyli troszeczkę trzeba było pograć. <laughs> Zapewne ludzie narzekali na to, więc Zostało to udostępnione wcześniej. Zadanie rzemieślnicze od Kowala obejmuje teraz elementy zbroi jako wymóg ukończenia. Uzupełnia się również automatycznie po wyczyszczeniu pierwszej studni eliksiru. Szybowiec z drugiego poziomu zaawansowany szybowiec ten, który mogliście widzieć na moim właśnie dzisiejszym filmiku no, o tym, jak zdobyć miecz można teraz wytworzyć wcześniej w procesie wytwarzania. Nie było to i chyba jakoś potrzebne, ale zapewne tutaj dużo ludzi zgłaszało problem, więc pewnie to poprawili. Naprawiono błąd związany z misją dotyczącą ulepszania wyposażenia, która umożliwiała ukończenie misji bez posiadania wszystkich wymaganych run. Też mi się nie zdarzyło run, zawsze mam od cholery, więc nie jest to dla mnie jakiś problem. <laughs> Podczas ulepszania wyposażenia niezbędne runy są teraz pobierane z magicznych skrzyni. I to jest fajne, bo pomimo, że miałem runy wrzucone do właśnie magicznej skrzyni, z której teoretycznie surowce są pobierane i nie było z tym problemu, to niestety no, runy musiałem wrzucać do plecaka, lecieć do któregoś z rzemieślników i dopiero wtedy mogłem ulepszać. Jeżeli teraz są brane z, ze skrzynki, no to zajebiście, nie? Taki komforcik dla nas. Obniżono koszt cynowych sztabek, aby lepiej dopasować je do podobnych przepisów. Nie budowałem z cyny, fakt, faktem zdobyłem cynę, ale jeszcze z niej nie budowałem, więc ciężko mi powiedzieć. Naprawiono kilka błędnych składników w przepisach poziomu czwartego. Naprawiono błąd, który powodował, że wytrzymałość podczas kakania nie była poprawnie odejmowana przy niektórych przedmiotach wybranych na pasku akcji. Teraz normalny skok zawsze nic nie kosztuje, podczas gdy skok sprinterski i podwójny skok zawsze używają zamierzony koszt wytrzymałości. No i okej. Okay. Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze mogli płynnie łączyć długie skoki sprinterskie i dzięki temu przemieszczać się po mapie szybciej niż zamierzono. Teraz przed każdym długim skokiem sprinterskim wymagane jest wykonanie krótkiego rozbiegu. Eee, Czyli zapewne skakanie po górkach poszło się walić. No ale było to do przewidzenia, nie? że prędzej czy później to poprawią. Naprawiono błąd, w wyniku którego gracze mogli wchodzić w interakcję z hakami za kamerą gracza. Czyli że, że tak się czepialiśmy haka za plecami, w porządku. Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie szybowca mogło pozwolić graczowi na używanie kotwic hakowych z większej odległości niż zamierzono. Nigdy tego nie robiłem, więc nie przeszkadza mi to, ale chyba rozumiem o co chodzi. Po prostu e, mogliśmy sobie podlecieć szybowcem, tak? Do, do mm, zakotwiczenia i wtedy złapać się hakiem. Naprawiono błąd w wyniku, którego interakcja z łóżkiem mogła powodować ciągłe unoszenie się postaci gracza w górę. <laughs> nie powinny mieć takiej mocy. Eee, wiecie co, widziałem to, nie? Koleś się położył na wyrku w swoim domu i wyleciał w kosmos. A tak delikatnie, szybując sobie powoli, nie? Naprawiono umiejętność wojownika absorbuj. Osłabiono umiejętność aura wody. To było po prostu zbyt, zbyt dobre. Yy, też słyszałem, jak ktoś się o tym wypowiadał. Faktycznie, yy, kiedy Mac miał odpaloną yy, aurę wody, nie potrzebował kompletnie Hila, nie? był nie do ruszenia. Wzmocniono zaklęcie lodowego pocisku poziomu trzeciego, dodając obrażenia obszarowe, zajebiście. Naprawiono kilka nieprawidłowych poziomów przedmiotów dla broni. Zmniejszono obrażenia od niektórych ataków trucizną, zwłaszcza trujący atak opiekunki zbieraczy, który spowodował który spowodował zbyt dużo obrażenia. No, powiem wam, wczoraj chyba tłukłem ją. Musiałem ją sposobem podejść, bo nie pokonałbym jej normalnie w zwarciu jeden na jeden. Nie? Naprawiono problemy z kolizją rośl z rośliną plującą fel. Nie miałem takowych. Nie to, że powinny teraz pojawiać się bardziej niezawodnie. No, spotykałem nie to jakoś nie zauważyłem, żeby był z nim jakiś problem, no ale skoro był, to go naprawili. Naprawiono kilka przypadków, w których dźwięki wrogów były odtwarzane zbyt głośno w trybie wieloosobowym. Nie grałem jeszcze w tryb wieloosobowy, ciężko mi powiedzieć, ale cieszę się, że to naprawiono, bo na streamie, na streamie byśmy się mogli posrać, jakby coś nam krzyknęło, nie do słuchawek. Naprawiono lub ulepszono efekty wizualne kilku umiejętności. Super. Naprawiono dwa nieprawidłowe modele broni. Naprawiono kilka problemów wizualnych ze zbrojami. Budowanie i teramorfowanie. To mnie interesuje, bo chciałem nagrać Wam pewien filmik, jak używać haczki, żeby nie tracić ziemi. Jestem ciekaw, czy czasem tego nie znerwili. Naprawiono błąd, w wyniku którego umieszczenie pojedynczego woksela terenu za pomocą młotka konstrukcyjnego mogło dodać większą objętość terenu niż zamierzono. Hmm. Nie wiem, czy to właśnie nie jest to. Zobaczymy, sprawdzę, przetestuję. Usunięto wskazówkę dotyczącą przycisku cofni, gdy menu budowania jest zamknięte, a funkcja cofania nie jest już dostępna. A to mi chyba kiedyś faktycznie też wyskoczyło. Poprawiono wykrywanie dźwięków otoczenia w bazach graczy podczas terraformowania. Wykrywanie dźwięków otoczenia? Co oni tu kombinują? Atmosfera w piwnicach bez graczy nie przypomina już naturalnych jaskiń. Udoskonalenia dźwięków otoczenia w bazie będą kontynuowane. A, fajnie, fajnie. Naprawiono usterki szczegółów wizualnych na dachach. Zwiększona wytrzymałość kilku materiałów lochów na bomby prochowe. <laughs> Naprawiono sposób na ominięcie maksymalnej liczby baz, która normalnie wspierałaby bieżący poziom płomienia. Yy, nigdy tego nie, nie testowałem, nie bawiłem się, więc nie, nieważne. Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było przesuwać paska akcji za pomocą kółka myszy, gdy wciśnięty był klawisz CTRL. Zdarzyło mi się ostatnio, nie? Normalnie jak drzazga w dupie, nie? Upierdliwe to było. No ale szło to obejść, no ale było bardzo upierdliwe. No i na koniec. Interfejs użytkownika. Naprawiono kilka obszarów z przepełnionym tekstem w różnych językach. Poprawiono kilka mniejszych problemów z układem. Naprawiono kilka problemów tekstowych dotyczących statystyki i zbroi. Broni i zbroi. Faktycznie miałem, nawet chyba na którymś moim filmie będziecie, mo będziecie mogli to jeszcze zauważyć. Że, jak pojawiały się statystyki broni, to właśnie tak latały jak moja ręka teraz na kamerze, nie? Coś tam się na siebie nakładało. Naprawiono błąd. E, dobra, to już czytałem. Dodano poprawki w lokalizacji w języku japońskim, chińskim, uproszczonym i tradycyjnym. Nie zamierzam grać, więc mało interesujące dla mnie. Naprawiono kilka mniejszych problemów z tekstem. Czyli co. Enshrouded ewidentnie jest rozwijane, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Lista zmian, może nie jest jakaś bardzo imponująca, ale widać, że słuchają graczy, że zajmują się tym, co nam uprzykrza życie. Także dla mnie zajebioza, nie? Oby tak dalej. No i dobra, te trzy szybkie newsiki chciałem wam dzisiaj wrzucić. To, co się dzieje w grach, które my tutaj ogrywamy na moim kanale, także... Widzimy się dzisiaj wieczorkiem na streamie. Jeszcze rozważam, czy to będzie z Sky'a, czy to będzie z, z czego? z Kingdom Coma. W każdym razie o 21 startujemy serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie.